Włącz lampę. Będzie a nie, jest twoja włączona, swoje nie włączyłem. Swoje nie włączyłeś. Dobrze. Witamy. Ślicznie razem znowu wyglądamy. Bardzo ładnie. O czym dzisiaj będziemy sobie mówić? Dzisiaj będziemy rozmawiać o marce pisarzy. Po części podejrzewam dotkniemy tematu, o którym też mówiłeś, czyli... Ten, co zapowiadaliśmy, pisanie w różnych... Pisanie w różnych gatunkach. To się nieodłącznie wiąże ze sobą. Wydaje mi się, że tak. Skąd wziął się temat? Temat zawdzięczamy, to jest jak ładnie youtuberzy mówią, this video sponsored by... A shit take. Artur Urbanowicz napisał bardzo fajny post dotyczący marki autora, która wpływa automatycznie na odbiór powieści, co nie ma zawsze związku z jakością książek. To znaczy, jeżeli teraz wydaje liceum ogólnomagiczne, i liceum ogólnomagiczne sprzedaje się w 100 tysięcach egzemplarzy, idzie zaraz ekranizacja i w ogóle, to ludzie automatycznie uznają, że jestem świetnym pisarzem. Ludzie uznają, że ty jesteś świetnym pisarzem? Będą wtedy uznać, że jestem świetnym pisarzem. A ta sama książka, która nie spotka się... I teraz pytanie, czy to by oznaczało, że wcześniejsza książka, na przykład Bobry czy inna, byłaby dużo gorsza? Niekoniecznie. Te mogą być na bardzo podobnym poziomie, ale że się nagle zmieniła marka autora, to już kolejne pozycje są, no, mamy do czynienia z geniuszem. I że potem następna książka, które mogły leżeć te książki w szufladzie przez lata, to nagle powiedzą, no ten autor widać ten sznyt, widać to, ale to powiedzą ludzie, że widać ten sznyt, jak już wiesz, ekranizacja jest w tle ale miliony wiesz co, to jakby to, o czym mówisz, to nie jest akurat nawet tyle to jest marka. Pocisk na, jakby na autora, który wyciąga, jak osiągnie jakąś markę, wyciąga z szuflady jakieś starsze dzieła i je wydaje i się krytyka zachwyca, tylko to jest krytyka, może krytyków to trzech może jest w Polsce, recenzenci się zachwycają. Tylko to jest właśnie pocisk w kierunku tych recenzentów, że jakby to najlepiej właśnie jak mamy na przykład rzeczywiście autora, który debiutował jakąś szałową pozycją, potem napisał drugą szałową pozycję, a potem wyciągnął coś, co napisał w trzeciej klasie podstawówki, wydał to i ci sami recenzenci się tym zachwycają i piszą jeszcze tak jak mówisz, że och, jakaż wspaniała ewolucja autora, a on na przykład to pisał jak miał 12 lat, nie? To pokazuje dwie rzeczy. Albo, że rzeczywiście ten autor był geniuszem zawsze, albo, o wiele częstszy przypadek, że ci ludzie, którzy to oceniają, nie mają w ogóle aparatu do tego, żeby to sensownie ocenić i po prostu idą z falą, że och, jakie to genialne, wybitne, etc. Gołkoś miał taki chyba nawet przypadek, bo jak jeśli dobrze pamiętam, kiedy rozmawiałem z Michałem na temat Stalowych Szczurów, to on już miał napisane niesamowicie dużo książek zawczasu nie pamiętam, czy wtedy o Moskalu mówiliśmy, czy mówiliśmy już wtedy o jakichś kolejnych jego książkach z serii Stalowe Szczury. I mówił, że czeka na te komentarze pod tytułem, że no, Gołkowski dojrzał, to już jest ociosany pisarz, który już wie, czego chce od literatury, a on to pisał wszystko ciurkiem w tym samym momencie życia, więc nie miał możliwości fizycznej, żeby się zmienić. Gdzie to są dobre, bardzo dobre książki, nie? Ale chodzi o ten śmiech znowu z tych kreckarzy, że o, to widać dojrzewający warsztat. Tak? Tylko ja się zastanawiam tak, czy... Bo powiemy jasne, potem pisarze wyciągają tą książkę z szuflady. Ale czy to jest rzeczywiście przypadek, że się ta, a nie inna książka przebiła? No to nie, nigdy nie jest przypadek, bo ilu masz... Znaczy autorzy dzielą się na różne podtypy, nie? Jak to w przyrodzie. I masz autorów, którzy rzeczywiście na przykład pewnego dnia usiedli, zaczęli pisać książkę, pisali ją krótko albo długo, ale w każdym razie oni ją napisali, mają jedną książkę na koncie, idą z tą książką do wydawcy, ona rzeczywiście robi wrażenie, zostaje wydana i to są autorzy, którzy mają najtrudniejszą sytuację, jeżeli oni chcą ruszyć dalej w literaturę, ponieważ oni muszą przeskoczyć samych siebie z poziomu tej książki, a jest też presja rosnących oczekiwań, jest presja rynku, tak, jest presja wydawcy, który chce sprzedać drugą książkę, jeżeli pierwsza okazała się bestsellerem, rzadki przypadek w przypadku debiutów,
Widać, nie? Kogo wydają w Polsce, no. Nie? Jak to pisał gościu, 5 na 10. Tak, jest to rzadki przypadek w Polsce, że rzeczywiście debiutant od razu zalicza tak, jakiś taki dobry, mega komercyjny start i tak znam, dalej. Znam przypadek. Ja nie mówię, że ich nie ma. Ja książka mówię, że są... taśmy rodzinne, to jest debiutant chyba ze Znaku, może z Pruszyńskiego, aczkolwiek debiutant to nie jest dobre słowo, bo to jest gość, który siedział 10 lat w marketingu wydawniczym. A, to co innego. Ale nie, no ja nie mówię, że debiutant, takich przypadków ale nie ma. Początkujący gość. O. Tak ja mówię, że one są właśnie rzadkie, tak jak sam mówisz. No znalazłeś, przypomniałeś sobie jednego gościa, nie? Mhm. I jakby to jest jeden gatunek. Drugi gatunek, ale ci ludzie bardzo rzadko kiedykolwiek coś wydają, to są wieczni zapowiadacze. Cześć kotku. O kurde. Wieczni zapowiadacze. Jak ja widzę wiecznych zapowiadaczy, Białuszku, zostaw Arkadego. O Jezu, gdzie mi on tu włazi. Białuszku, już. Jak ja widzę wiecznych zapowiadaczy na Facebooku, ale to self-publisherzy mają najczęściej. Pozdrawiam self-publisherów w ogóle bardzo serdecznie. My mamy do nich wielki szacunek, ale to jest self-publisherów bardzo... Less talking, more doing. Okay. Ja najbardziej uwielbiam tych, ale to nie tylko są self-publisherzy, to są też autorzy zobaczycie. Z klasycznych już wydawnictw. Już zaraz będzie książka. Teraz zobaczycie, będzie już książka. Już oni to uniwersum zapowiadają tak, jakby to było co najmniej, wiesz, pod uniwersum Marvela, nie? Tak. Że wiesz, że tam memy robią, więcej czasu chyba poświęcają na te graficzne wszystkie wodotryski niż napisanie już tego. Już zaraz będzie, już książka idzie do redaktora, już zaraz będę pisać list wydawniczy. Ci ludzie mają czas napisać na fejsie, że będą pisać list wydawniczy. Mnie też bawi, że ci ludzie piszą tak, tylko potem jakby... jest nagle przerwa, po tych 3 miesiącach, jak wysłali list wydawniczy, jest cisza. Tak. Nagle ilość komentarzy spada. Też najbardziej lubię tych, którzy piszą o tym w taki sposób, jakby skierują do odbiorców, to w taki sposób, jakby tam rzeczywiście czekała rzesza 10 tysięcy czytelników, którzy tylko czekają aż tą ten, nie? Ale no dobra, no nie pastwmy się, ale no... Ale ja zawsze, kochani, radzę. Mówcie o książkach, które wiecie, że są już zapowiedziane u wydawcy, który wydawca wie, że je opublikuje. Bo możecie no, ja sobie bym nawet wtedy naprawdę niezłą no, ja bym nawet wtedy unikał mówienia o książkach, które nawet są zamówione i nawet na które macie podpisane umowy, bo różne rzeczy się dzieją. Różne rzeczy się dzieją. I powiem wam tak, wy się cieszcie z książki, jak już kupi ją pierwsza osoba w księgarni, czy tam skądkolwiek, a nie jak nawet wy macie egzemplarze autorskie, bo... I też nie, bo Marcin Mortka to miał taką akcję ostatnio, że głowa ciasna. Ty widziałeś akcję? Nie mam bladego pojęcia. Miał problem, współczuję SQN-owi, bo to była smutna akcja. Wypuścili fajną książkę odnośnie tam przygód pirackich i tam wyszło, że to nie był ten tekst po już korekcie i w ogóle, tylko jakiś tekst inny przed korektą, czy coś takiego się wkradło. No znaczy wiesz, jak, poszedł do drukarni tekst przed redakcją, przed korektą? Chyba tak. Jakiś draft wczesny? Jakiś wcześniejszy draft. Jezus. I wyłapali to ludzie, że jest mnóstwo braków w przecinkach, jakieś wdowy na przykład, że się zdarzają. No SQL wycofywał z tego, co pamiętam, nakład. Zamieniał. No. I to jest, wiecie, to jest dramat dla wydawcy, bo to są... Znaczy, no, przede wszystkim 15 tysięcy złotych w topy. Znaczy, po prostu. To jest dramat dla autora, bo jeżeli wydawca do tego dopuścił, to umówmy się, volentis non fit in iura, tak? Ale autor? O kurde, współcz. Głęboki współcz. Tym bardziej, że Marcina to... chyba obaj lubimy bardzo. Tak, więc... znaczy powiem ci dobrze, powiedziałbym po polsku, na biednego nie trafiło. Na zasadzie dobrze, że trafiło na Marcina. Bo Marcin się z tego podniesie bez problemu. To jest chłop, który ma wyrobioną jakąś tam markę. On ma markę wyrobioną, on jest niezniszczalny i ale właśnie, segway, piękny segway do tego, o czym chcemy mówić. Bo Marcin ma wyrobioną markę, ale jaką ma wyrobioną markę? Przecież Marcin pisał książki gatunkowo od sasa do lasa. I on tylko w ciągu ostatnich chyba 3 lat miał klasyczne dark fantasy, miał słowiańskie fantasy, miał humoreskę, teraz mówisz, że jakaś książka piracka. I coś tam jeszcze po drodze było, nie? Pamiętam Marcina, jak on pisał Mieczy Kwiaty cykl, tak? Taki krucjatowy. No, dużo ogólnie. No i właśnie, i to jest jakby clue naszego dzisiejszego odcinka, nie? Czyli... Mi się z kim kojarzy Marcin Mortka? Z takim... mi się kojarzy z pisarzem, który umie pisać, pisze dobre rzeczy technicznie.
Ale w sumie nic więcej mi się z nim nie kojarzy. Mi się też Marcin... Ja jestem za mało siedzę w literaturze, niestety. Mi się Marcin za dużo mank czytam. Powiedział pisarz, że za mało siedzi w literaturze. Mam z tym problem ostatnio, myślę, że za mało czytam, a wiesz, siedzę mangę za jedną, drugą, trzecią czytam, a może powinienem siedzieć w książkach kolegów i koleżanek. Najlepiej siedź w książkach wrogów. I sprawdzaj, co oni robią lepiej, a co gorzej od ciebie. Nie, żart oczywiście. Ale no i wypadło mi, co chciałem rzec. O Boże. A, mi Marcin Mortka się kojarzy z RPG-ami, bo pamiętam go jeszcze z czasów, jak był współautorem świetnych dodatków i chyba do podstawową Neuroshimę też, a Neuroshima to jest mój ulubiony system, jeden z dwóch ulubionych systemów RPG ever, więc jakby kojarzę go z tego, że rzeczywiście on miał świetną rękę do światotwórstwa, do takich rzeczy, także tak, z tym mi się kojarzy, więc też może nie jestem miarodajny, ja też bardziej Marcina znam, no właśnie tak z doskoku do niego, z doskoku podchodziłem do jego literatury, bo on bardzo rzadko poruszał się w klimatach, które ja akurat lubię, więc to nie jest, że ja ciskam Marcinowi, że coś jest z nim nie tak, tylko no jest autorem, rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo sprawnym rzemieślnikiem, takim jak jest jego nazwisko, to wiadomo, że to jest jakościowe, no tylko, że bardzo często jest to jakość, która jakby nie przemawia do mnie, bo jakby wiecie, że znacie mnie już, Słowiańszczyzna, to nie jest mój ale klimat Humareski, to nie jest mój klimat, w ogóle problem, to nie jest mój klimat, a jaki jest mój klimat? Moim klimatem jest Warhammer i handluj z tym teraz, nie? To żaden autor mi w Polsce nic nie zaproponuje, bo ja czytam tylko książkę Warhammera 4. A czemu odczytałeś, że to jest pocisk? Wypraszam sobie. Ale no nie, no ale Marcin jakby nie krył nigdy swoich inspiracji jak w tej jakby tej drugiej części. Jakby ten cykl o game decku jest tak jakby u mnie podzielony na dwa człony. Że ciśniesz teraz. Nie, broń Boże, a akurat wydaje. Marcina bardzo lubię i cenię. Wypraszam sobie takie w ogóle sugestie. Jak ja kogoś cisnę, to już widzowie wiedzą. Tak? Myślę, że tak. Natomiast nie, Marcina ja bardzo lubię, bardzo cenię. Jest to autor, na którym ja się też... Ale to jest dobry Warhammer 40 tysięcy, mówisz, to jest, warto? Znaczy moim zdaniem jakby inspiracja jest to ewidentna i nie ma w tym nic złego. A już w ogóle, jeśli chodzi o ten cały uniwersum tego Orła Białego z orkami, no to jest taki piękny pastisz tych klimatów warhammerowych w wielu miejscach. A to ja nie chcę pastiszu, że ja absolutnie... Właśnie. Aha, bo ty jesteś taki... No. A, no to nie, to nie jest dla ciebie. Natomiast rzeczywiście Marcin, to jest fajne, że on nie kryje swoich inspiracji, nie wstydzi się tego. A ja też nie wstydzę się inspiracji. Ja zawsze mówię, że to jest Mass Effect, Starcraft i Warcraft w bobrach. No dokładnie. Czy jakbym się wypierał, że mówił, że pisząc liceum ogólnomagiczne nie mam pojęcia, czym jest Harry Potter i Sabrina, nastoletnia czarownica, to byłbym po prostu bezczelny. Też zawsze mam takie podejście, że jak mnie ktoś za rękę złapie, z czego się inspiruje, to jakby nigdy nie zaprzeczam. Tak? Gorzej jest, jak próbują łapać za ręce, których tam nie ma i nigdy nie było, albo których jeszcze nie było, jak ja coś już miałem gotowe. Ale to już jest inny temat, 100 razy o tym gadaliśmy. Ale tak, no jakby... Więc jeśli chodzi o markę, no bo do czego ja zmierzam? No, Marcin Mortka to jest autor, który rzeczywiście porusza się w wielu różnych klimatach i to jest teraz ten temat, który chyba młodzi aspirujący autorzy będą szczególnie tutaj podgłośnią sobie teraz najbliższe kilkadziesiąt czy tam kilkanaście minut. Jak żyć z pisania? Nie. Czy w różnych gatunkach? Czy w różnych gatunkach pisać. I czy to nie jest pułapka? No i Krzyśku, czy w różnych gatunkach, ty jako autor, znaczy ja też, tak, ale ty jako autor, który rzeczywiście teraz masz na tapecie raz, dwa, trzy, cztery... Ty jesteś w podgatunkach. Ja jestem w sumie w podgatunkach, tak, ale ty masz w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery duże projekty w skrajnie różnych gatunkach. Tak, no i czy się nie boisz, że wpędzasz się w pułapkę? Jak to postrzegasz? Boję się tego absolutnie. Staram się cały czas trzymać takim myśleniem, że no na przykład Miłoszewski publikował bardzo różne rzeczy, od fantastyki przez erotyk, horror, aż do kryminału. Ale Miłoszewski jest teraz identyfikowany jednoznacznie jako autor kryminałów, nie tak. Prawda? Mówimy o Zygmuncie. Zygmuncie Miłoszewskim. Okay. Chociaż nie do końca, bo wcześniej mi bardzo ciepło przyjęto jego obyczaj taki pewnego dnia w Paryżu, czy jakoś tak on się nazywał, nie pamiętam dokładnie. Bardzo ładny, alegoryczny do pewnego filmu, który oglądałem, ale teraz nie pamiętam, nie przytoczę. Nie znaczy mi się Miłoszewski niestety w tej chwili tylko kojarzy z opłatą reprograficzną. Opłatą reprograficzną, ale niestety, to jakby, tak. To jest chyba w dalszej części przejdziemy. A do tego, jak można sobie... pana Miłoszewskiego możemy się zgadać na wywiad, aczkolwiek tak. Jestem bardzo ciekawy, czy by podjął po moich wybrykach YouTube'owych.
w stronę opłaty reprograficznej. Ale to krytykujesz opłatę, nie człowieka. Ja też krytykuję projekt nie człowieka, tak? Po prostu autor tak. Zygmunt Miłoszewski kojarzy mi się w tej chwili z tą inicjatywą. Dużo mam takich bym powiedział nazwisk. Nawet ta Ćwiek się bardziej kojarzy z kryminałem niż z fantastyką, przynajmniej dla tych jego świeższych fanów, podejrzewam. I zastanawiam się oczywiście, jak to się odniesie do mnie. Są projekty w stylu obyczaj erotyczny, który gdzieś napisałem, który raczej będzie wydawany pod pseudonimem. Z samego faktu, Słyszeliście to? Wyda pod pseudonim? Polujcie na to. Z samego faktu tego, że no jak to terapeuta i tu obyczaj, erotyka, tutaj się jeszcze znajdzie, jak to... jeszcze wiesz, obyczaj o seks workerce, no to oczywiście domyślam się, że wiele osób podejdzie, no napisał książkę, ale nie znajdą się osoby, no a ciekawe co na to młodzież powie, no czy on, ale... Nie ciekawią recenzje, jak to będzie na przykład się, twoja czwarta albo piąta wydana powieść. Ja zamierzam hejtować, ja będę hejtować tą książkę. Będę wchodził na swój fanpage. Ale ty już zdradzasz. Widać po prostu, że zdradzasz, co to będzie za książka, jak pojawi się Krzysztof Piersa i będzie hejtował jakiegoś autora nagle. Co? Ja w ogóle jestem. Zero zabawy. Ja jestem świadomy tego, że kiedy ta książka wyjdzie i będzie pod pseudonimem, może być pod szwedzkim nawet pseudonimem, to znajdą się ludzie, którzy mnie znają, którzy będą pamiętać, że gdzieś tam tą książkę zapowiadałem i będą mnie oznaczać po prostu w komentarzu na Facebooku. Hej, Krzysztof, co? Krzysztof, to? Krzysztof, co? To jest tak, mam na tapecie thriller wojenny, Battle Royale, który piszę, już tam w połowie jestem tego Battle Royala, a bym chciał się zabrać, bo podjąłem wyzwanie z młodzieżą, że do końca roku napiszę nową książkę. Chcę się zabrać za kryminał przygodowy pod tytułem Guslow. Nic nie mam jeszcze tej książki napisanej, nic absolutnie. Ale chciałem się zmierzyć z kryminałem, po pierwsze dlatego, że ciekawi mnie temat Guslowa strasznie. Od dawna mnie ciekawił temat Guslowa. Po drugie dziwię się, że nikt nie mówi o Guslowie, kiedy to jest największa katastrofa morska w historii świata w ogóle, a wydarzyła się w naszej Zatoce Gdańskiej dosłownie 8 kilometrów od Płucka, jeśli dobrze teraz pamiętam. Po trzecie, kryminał też się dobrze sprzedaje, a mi bardzo zależy na tym, że moje książki się dobrze sprzedawały. Szukam w takim budowaniu marki takiego poczucia, żeby dużo osób przeczytało to, jak dobrze ja operuję słowem i powiedzieć, no ten Piersa to dobrze operuje słowem. Czyli chciałbyś mieć taką reputację bardzo sprawnego rzemieślnika, który niezależnie od tego, w jakim gatunku wystartuje, to jest taki znak jakości. Mam nawet takie złoty poczucie. Bóg. Tak, mam taką nalepkę złotego bobra. Oczywiście się nie bójcie, tam do bobrów jeszcze wrócę, bo po nowym roku 2022 wracamy, ale mam też takie poczucie, że przez ostatnie 2 lata naprawdę dużo się dokształciłem w dziedzinie pisania i tak jak nawet gdzieś tam się rozmawiam z ludźmi, co ty gościu wiesz o pisaniu, odpowiadam, 2 lata to jest bardzo długi okres. No coś tam powiem wam kochani, wiem, bo się i książki Roberta McKee czytam na ten temat i od Campbella i Hitchcocka, przemyślenia Spielberga, masę tej wiedzy pochłaniam w dziedzinie scenopisarstwa i mam wrażenie, że na kryminale jestem w stanie użyć tych wszystkich elementów związanych ze suspensem, z charakterami, z budowaniem napięcia, a w fantastyce nie byłbym w stanie tego użyć. I z chęci takiej użycia wszystkich tych umiejętności, wszystkich kombosów, które zebrałem, chciałbym napisać taki kryminał, sprawdzony od pierwszej do ostatniej sceny, wycyzelowany i przeniesiony dopiero wtedy na papier. No okej. Taki jestem tym zajarany, że nie kryminałem z punktu widzenia... sfrustrowanego prokuratora, który jest zapijaczony. Nie, absolutnie. Tak? A z takiego punktu widzenia warsztatowego, że to jest takie, byłoby wyzwanie, które naprawdę chcę wziąć na warsztat. To jak taka figurka bierzesz, miałbyś pomalować Robota Guillemot na konkurs modelarski. Mhm.
wiesz, że idziesz wtedy na full po prostu i zakładasz, już nie, że tam se pomalujesz coś tak odświętnie, tylko zakładasz rękawiczki, masz 3 kubki na farby, 4 pędzelki, po każdym pomieszaniu zmieniasz wodę, bo nie mogą drobinki się dostać i jedziesz po prostu 150 godzin nad jedną figurką. No to ja ci powiem, że ja muszę powiedzieć o samym sobie, skoro zaczęliśmy dość o mnie, pogadajmy o mnie. Ale nie wiem, jak to na mnie wpłynie. No właśnie. Boję się, jak to na mnie wpłynie. Jakby ja mam ten etap, mam wrażenie, budowania marki już za sobą. W społeczeństwie, tylko jeszcze dopowiem, przepraszam. Słucham. W społeczeństwie jestem kojarzony jako terapeuta. Tak, to potwierdzam. Jesteś zasadniczo kojarzony jako terapeuta, który ja czasem pisze książki. Ja sabotuję swój rozwój jako terapeuta, bo ja powinienem już dawno robić to, co robi Przemek Staroń, co robi Mikołaj Marcel? Mateja? Marcel Mateja? Nie pamiętam. Przepraszam, Marcela. Jak nie spieprzyć dzieciakom życia ma książkę. Bardzo fajna i w ogóle. I powinienem robić coś takiego, a ja to sabotuję, gadając o książkach. I wiesz, jak zapraszają mnie biblioteki, zapraszają mnie media, zapraszają mnie różne periodyki, to one do mnie się odzywają jako do terapeuty i autora poradników profilaktycznych, a nie autora powieści fantastycznych, powieści kryminalnych. I ja mogę, podejrzewam, nawet najróżniejsze książki pisać. Ale to czemu ci to przeszkadza? A nadal nie będę... Dlaczego mi to przeszkadza? No bo skoro to sabotujesz, to znaczy, że cię to boli. Sabotuję, bo mógłbym być większym terapeutą. Wiesz, mógłbym być młody Lew Staroń, nie? Mhm. Na tym poziomie mógłbym być. Taki Grzesiak bym mógł pójść w taką stronę, robić spotkania coachingowe na 500 osób i pytać, kto ci kurwa ukradł marzenia. Krzysztof Piersa mi ukradł. A idę w zupełnie inną mańkę. Mhm. I mogę być do końca życia mogę być tak kojarzony. Chociaż Graham Masterton też był seksuologiem, a potem dopiero w jakimś momencie był kojarzony jako autor horrorów. On tylko kojarzy z horrorami, w których są sceny porno i jakby to jest moje głupie. Panie Grahamie, znaczy oczywiście wielki szacun, bo sprzedaje pan miliony książek, ale jakby to jest ale moje główne skojarzenie. Ale dopiero jak odniósł, podejrzewam, ten sukces, bo się trzeba było cofnąć 30 lat wstecz, jak on zaczynał. Czy był kojarzony jako seksuolog, który skacze sobie do horroru, czy raczej czy horrorowiec, który jest seksuologiem? Znaczy powiem wam tak, młodzi autorzy, znaczy bardzo dużą rolę... Ja powiedz też o sobie, bo przepraszam, monolog wpadł. Tak, ja zmierzam powolutku właśnie do swojego przykładu. A jakby młodym autorom i wszystkim autorom na pewno w kreacji marki pomaga wydawca. Jeżeli macie jednego wydawcę, to znaczy jeżeli nie skaczecie do 100 wydawców, tylko macie na przykład jednego wydawcę, u którego wypuszczacie książki, z którym się dobrze dogadujecie, rozumiecie się, on zna wasze pisanie, wy znacie jego praktyki, jakby się to fajnie spina, to on wam też na pewno pomoże w znalezieniu dla siebie tej, nie powiem niszy, tylko tego literackiego ja. Bo na przykład wydawca może po prostu, on jest najbardziej świadom waszych mocnych i słabych stron. To jest coś, co usłyszałem ostatnio od wydawnictwa, z Muzą nawet, jak rozmawialiśmy o innych moich książkach, oni są bardziej zainteresowani moimi poradnikami, bo z tym mnie już po prostu kojarzą. Tak, jakbyś wydawał na przykład tylko w Muzie i nie miał aspiracji literackich, to podejrzewam, że rzeczywiście Muza by też marketingowo, bo wydawca też prowadzi marketing, przynajmniej powiem, nie? Wiele znamy obaj smutnych przypadków. No ja na szczęście nie mam takich doświadczeń, ale znam autorów, którzy mają fatalne doświadczenia z ich wydawcami, jeśli chodzi o marketing. No ale w teorii wydawca prowadzi marketing i ten marketing, jeżeli jest dobrze poprowadzony przez profesjonalną ekipę, na przykład w wypadku Fabryki Słów mogę powiedzieć, że tam to jest w ogóle pierwszorzędna ekipa, to jest marketing na poziomie w ogóle światowym, nawet nie polskim. O, i remont jest. A to się to powiem wam, że... Nie będzie sobie śmiało, mów, bo dobra. Mikrofony marki Boya są bardzo dobre i wszystko wytłumiają. Następne wyślijcie nam za darmo, Marko, mikrofonu. W każdym razie ten, do czego zmierzam, bo mnie to remont u sąsiada trochę rozproszył. Wasz wydawca też będzie prowadził, jeżeli będzie to oczywiście dobry wydawca, będzie wam prowadził bardzo precyzyjny marketing. Marketing, PR, każdy specjalista, prawdziwy specjalista, nie ci amatorzy, co tam za ciężkie pieniądze robią kampanie, które
kończą się totalną klęską, wam powie, że PR czy marketing to jest makijaż, tak? A makijaż ma to do siebie, że on nie zmienia całkowicie wyglądu waszej twarzy, tylko on uwydatnia to, co jest dobre i maskuje to, co jest złe, tak? Więc wasz marketingowy dział w waszym wydawnictwie, w którym życzę wam, tak, w którym właśnie życzymy wam, żebyście wydawali, będzie w stanie uwypuklić wasze mocne cechy i jednocześnie będzie mniej akcentował jakieś cechy słabsze albo coś. I na przykład w moim wypadku... Wydaje mi się, że jest... Ja cały czas mówię o dobrych wydawnictwach, bo zaraz wyskoczysz z jakimś przykładem jakiegoś strasznego w ogóle... powiedzieć, że mówisz z perspektywy Złotej Góry i mówisz o naprawdę dobrych wydawnictwach, bo pragnę zauważyć, że... Znaczy dobrych wydawnictwach. Nawet dobre wydawnictwa dopiero idą w marketing autora w momencie, jak mają z tym autorem współpracę na kilku książkach jednocześnie. Bo jak tam jest jeden, druga książka do skoku, to fajnie, dzień dobry, znamy się, dobramy. Trochę to prawda, trochę tak jest, bo też pamiętaj, widać, że... jak czwarta strona w Czorny Ja na przykład, jeśli dobrze pamiętam, Czorny Ja wydaje, czwarta strona chyba tak. W Czorny Ja jak zainwestowali po którejś dopiero książce, to tam poszło. No tak, widać, ale tutaj że tam zmierzamy, przy Czornyju ktoś siedzi naprawdę. Tutaj zmierzamy właśnie, tutaj zmierzamy do tego, o czym chciałem powiedzieć, to znaczy w którymś momencie możecie różne mieć próby i błędy, ale kiedy traficie z wydawcą na to wasze, na ten wasz, jakby tą waszą niszę, tak, czy to ten złoty punkt, w którym po prostu wasza literatura powinna być, to w tym momencie też ten marketing się zmieni, nie? Ja tak miałem rzeczywiście, bo ja też dosłownie cudem uniknąłem reputacji autora, który próbuje wszystko i nic. Bo ja przecież zaczynałem od space opery, debiutowałem jeszcze u Maćka Parowskiego Świętej Pamięci w Nowej Fantastyce 11 lat temu horrorem, tak? Przecież ja debiutowałem jako autor grozy. To jest w ogóle jak ktoś na przykład nie zna mnie z tamtych lat i to usłyszy, to w ogóle złapie się za głowę. Tak, ja napisałem historię grozy, którą debiutowałem w NF-ie, tak? I później w ogóle... A Miłoszewski mangowcem w ogóle jest. Tak? Mhm. No dobrze, w każdym razie wracając do mnie... To debiutowałem horrorem, przeszedłem przez space operę, przeszedłem przez urwany cykl, co omal nie złamało mi w ogóle całej serca. Szumnie mówiąc kariery, a serce to mi złamało akurat. Przeszedłem przez dwie książki fantazy, zanim się odnalazłem w końcu w klimatach samurajskich, tak? I okej, teraz ja sobie zadaję pytanie. I od tego przy samuraju to był ten moment, w którym nagle nastąpiło... Wszystko się zazębiło. Zazębiło wszystko, się. Wszystkie, jak w dobrym kryminale, wszystkie klocki weszły na właściwe miejsce i nagle się okazało, że ten. I też czasem, na przykład nawet wewnątrz wydawnictwa mnie pytają się współpracowniczki i współpracownicy, czemu wcześniej nie, tak? Ze względu na moją historię rodziny mojej, tak, koligacje japońskie, przecież moi kuzyni są połowie Japończykami, ja przecież obcuję na co dzień z kulturą japońską i czemu wcześniej w ogóle wręcz z tym tajniaczyłem, nie pisałem o tym. I tak się też nad tym zastanawiałem, ale jak to śpiewam Rozu, wszystko było po coś i mam poczucie, że gdybym w te kilka lat temu, w tym 2016 albo nawet w tym 2010, jak debiutowałem w Nowej Fantastyce, gdybym zaczął od Japonii, a rzeczywiście tam od liceum chodziły mi te klimaty, to nie miałbym tego doświadczenia, które mam, nie miałbym tych wszystkich batów, tych pręg na plecach, jakie mam, nie miałbym szkoły, jaką było wydanie czterech książek wcześniej i podejrzewam, że nie wiem, czy by tak było na pewno, ale myślę, że to, co bym pisał wtedy, byłoby o wiele słabsze niż to, jak piszę teraz i mogłoby wręcz mnie pogrążyć nawet. Tak? No to dobrze. Mógłbym się wykopyrtnąć na... Dobrze, ale czy to nie oznacza w takim razie, że warto pisać w różnych gatunkach właśnie po to, żeby zebrać doświadczenia? Warto. Warto. Warto pisać w różnych gatunkach. To jest ćwiczenie literackie, które dałem moim widzom na moim kanale. Subskrybujcie go. Ale czy wtedy nie będziesz odbierany znowu jako autor wielogatunkowy, co jest w teorii złe? Powiem tak. Zależy po prostu, jak ci to wyjdzie, bo pamiętaj, że mówimy też o sprawach, które są często całkowicie poza kontrolą autora. I na przykład pisanie, bo tu jakby wchodzimy też w taką strefę treningu, nie? Pisanie w gatunkach, których nawet się nie czujesz, jest bardzo dobrą szkołą literacką, bo ja na przykład przez to debiutowałem pisząc space opery, których zupełnie nie czuję, a okazało się, że dobrze mi wychodzą. Przynajmniej zdaniem recenzentów, tak, wiem, że wam się nie podobały. Pozdrawiam. Natomiast jakby i tak w którymś momencie wchodzisz w coś, co
może nawet nie zakładałeś, nie? Że tak. W tym się sprawdzisz. Też mam wrażenie, że w momencie, kiedy to po prostu zaskoczy, kiedy okazuje się, że nakład się wyprzedaje, że wydawca dzwoni, chce kolejne części, to też bardzo mocno decyduje o tym, że chcesz po prostu dalej być w tym klimacie, że podejrzewam, że jak teraz Lotos wyprzedaje się na pniu, to byłbyś w stanie jeszcze 4., 5., 6., 7., 8., 9. Książkę napisać. Gdybym myślał o tym tak stuprocentowo komercyjnie, bo może was to mimo wszystko, znaczy mnie oczywiście cieszy wysoka sprzedaż, tak, i cieszą mnie wydania zagraniczne, ale jakby moje źródło utrzymania jest gdzieś indziej, więc ja nie zaprzedam duszy diabłu w zamian za jeszcze, wiesz, o 10 tysięcy większy nakład, nie? Tylko, znaczy... Nie, znaczy według... Kontrowersyjnie powiem, ale wydaje mi się, long shot, że jak dostaniesz pięciocyfrowy przelew i to taki solidniutki, z taką, nie wiem, 6., 7. z przodu, a nawet jak dostaniesz 6-cyfrowy przelew, bo ja się też o takie kwoty z Arkadem założyłem, znaczy nie, że ja mu 100 tysięcy przeniosę. 6-cyfrowy przelew, który i ktoś powie, że napisz o wampirach i wtedy tak... Znaczy powiem ci tak, jakbym dostał 6-cyfrową zaliczkę, tak? To bym nawet nie spróbował, ale nie zanosi się. Natomiast... Nie wierzę, że powiesz, nie, jestem wypalony, po prostu już nie chcę tych samurajów, po tych 3 częściach żygam tymi shurikenami i dostajesz rozliczenie z 3 krajów, masz 6-cyfrowe rozliczenie i mówisz, no nie wezmę się za to więcej. Powiem ci tak. Wiedząc, że możesz dostać kolejne 6-cyfrowe rozliczenie. Dałbym z siebie wszystko rzeczywiście w takim wypadku, tak, bo jakby kasa jest oczywiście, że przecież byłbym hipokrytą, gdybym mu powiedział, że nie, ale też z moich doświadczeń życiowych wynika, że jednak także komercyjnie najlepiej wychodzi mi to, co ja sam z siebie chcę napisać. Nie coś tam, że ten, bo ja miałem też, nie od mojego wydawcy, ale miałem propozycję, żeby napisać w tym klimacie, czy w tamtym. Pewnie, tylko że ja tego nie czuję. Na przykład miałem rzeczywiście, namawiano mnie, to akurat nie namawiał mnie wydawca, ale namawiali mnie czytelnicy, że ty powinieneś napisać Stalkera. To było lata temu, jak Stalker de facto zagwarantowałby mi wydanie, tak? Że po tych, jak przeczytali te moje space opery, to ja powinienem Stalkera uderzyć i tak dalej. Fajnie, cieszę się, dziękuję, że tak we mnie wtedy wierzyliście, ale ja kompletnie nie czuję Stalkera. Ja też nie czuję Stalkera. Może bym na tym zarobił, ale w długim okresie miałbym reputację gościa, który pobiegł za Stalkerem i ale wiesz co, a ja mam taki charakter, że teraz jak myślę o Stalkerze, się kurczę, byłem myśliwym, zrobiłem papiery na broń myśliwego i w ogóle miałbym jakieś fajne doświadczenie, żeby wskazać tą książkę, poprowadzić takiego, wiesz, gościa, który idzie przez knieje ze sztucerem I poluje gdzieś tam na mutanty. Myślę, że dałbym radę to dźwignąć i to jest zupełnie nie mój klimat, zupełnie inna odskocznia, a z takiej samej ambicji zrobienia czegoś takiego nowego. Jeszcze coś chciałem poruszyć, bo ta myśl mi umknęła, jak mówiłeś o 5., 6. tomie, tak? Nie? Samurajskim, to ci powiem tak. Michał Cholewa, mój arcywróg! Pozdrawiam. To był żart, Michał wie, o co chodzi. Michał Cholewa, autor tego cyklu Space Oper, Algorytmy wojny. A widziałem ostatnio w Empiku. Tak, ma nową książkę teraz. Dał mi kiedyś bardzo cenną radę. To było w czasach, kiedy ja pisałem własną Space Operę. Zresztą moja Space Opera, każdy to wie, jest... Moja wizja świata w tej mojej Space Operze dwutomowej jest pewną polemiką z wizją świata Michała, tak? Więc... to jest jakby ten, tak robią dżentelmeni. Jakby rozmawiałem właśnie wtedy, często korespondowałem właśnie z nim, bo miał już wtedy rzeczywiście wyrobioną tą markę takiego bardzo sprawnego, świetnego, to było jeszcze przed jego Zajdlem, ale niewiele przed Zajdlem, miał już wyrobioną tą markę, że Cholewa to jest zajebista space opera, nie? I tak rozmawialiśmy, ja wtedy mu mówiłem, że no wydawca mnie namawia na kolejne tomy, ja już miałem wtedy na finiszu, byłem wydania drugiego, no i generalnie ja w sumie chciałem to zamknąć w 3, wydawca mój ówczesny chciał więcej, nawet do 6 tomów. I ja mówię, wiesz, Michał, kurczę, jak długo można ciągnąć cykl? A Michał mi powiedział bardzo mądre słowa, które też sobie zapiszcie w serduszkach. Piszesz tak długo, jak długo masz coś do powiedzenia w obrębie tego cyklu. Ja na przykład w tej chwili wiem, że mam do powiedzenia w tych klimatach samurajskich, mam do opowiedzenia rzeczy na 3 książki, tak?
I to nie jest tak, że wy teraz sobie zrobicie print screen z tym i na przykład jeżeli, nie wiem, za 2, 3, 4 lata ja znowu ten, to wy powiecie, o tak, gadałeś się, odgrażałeś, że ten, a teraz piszesz ten, tak? Bo ja nie wiem, co będzie, ja nie mówię ten, tak, że o, za pieniędzmi. Nie, może się okazać, że po prostu ja będę miał coś do powiedzenia znowu, coś mi przyjdzie do głowy, jakieś przemyślenie, nie wiem, nagrywamy to, nie chcę mówić w jakiej daty, ale takie jest, to jest ważna data historyczna, która jest bardzo ważna dla tej trylogii samurajskiej, w której są te pytania dotyczące dzisiejszego święta. Więc jakby to są rzeczy, które mnie grzeją, mnie rozwścieczają, dlatego o tym piszę, tylko że w klimatach samurajów, tak, ale no to są jakby coś, co ja mam do powiedzenia na 3 tomy i nie więcej, więc oczywiście, no, 6-cyfrowy przelew z zaliczką by na pewno mnie przekonał do tego, żeby pomyśleć, czy mam coś więcej do powiedzenia, ale na ten moment nie mam. Dobra rada, panie Złota Góra. Ja uważam, że to jest bardzo dobra rada. Bo zaraz się odezwie 16-latek, który powie, że ma w głowie 10 ksiąg. Jeżeli ma do powiedzenia... pisać? Jeżeli ma do powiedzenia tyle treści... No, to, co czujemy, a jak jest realnie, to są dwie różne sprawy, które na pewno rozkminia nad swoimi adeptami. A to skąd ma wiedzieć to? Słuchaj, jak już zaczniesz wydawać, to już będziesz wiedział. To jest taka prawda. Weryfikacja przychodzi... Jak wyprowadzisz się z domu, to będziesz... Tak, znaczy jak pójdziesz do pracy, tak, to zrozumiesz tak naprawdę, jakie są życiowe priorytety, tak? Nie upierajcie się, słuchajcie, jeżeli na przykład macie sagę na 10 tomów i piszecie już 5. tom, to po pierwsze, Chryste, przestańcie. Nie róbcie tego, nie marnujcie czasu. Spróbujcie przed wydać... wydaniem podkreślamy. Tak, spróbujcie wydać ten 1. tom, a potem się pomyśli, co dalej. Zresztą wydawca pomyśli za was, jeżeli zobaczy już wasze mocne i słabe strony, tak? Ale prawda jest taka, że życie weryfikuje i ja jestem na to najlepszym przykładem, tak? Zaczynałem od Space Opera i myślałem, że kurde, będę pisał 6 tomów, tak? Później przeszedłem do Dark Fantasy, które zawsze chciałem pisać współcześnie fantasy, tak jak się ją pisało 30 lat temu i myślałem, że na tym zrobię karierę. I się okazało, że jestem w zupełnie innym miejscu, gdzie chociaż jakbyś pogadał ze mną 3 lata temu, nie znaliśmy się jeszcze wtedy 3 lata temu, ale jakbyś wtedy ze mną pogadał... Znaliśmy się 3 lata temu, panie celebryto, kurwa, z Bożej łaski. A może nie? Nie. Jak nie? Jak my półtorej roku podcast nagrywamy? Ale w Dragonie myśmy się pobili na początku 2019. Krótko nie po... Nie mogliśmy... Tak, ty masz... No to mamy 2000... Aha, dobra, 2021. Liczenie, tak, panie humanist, panie pisarz. Ale ten, ale... Wydaje mi się, że dłużej się znamy. Dłużej się nienawidzimy, ale znamy się od 2019. W każdym razie, gdybyś wtedy ze mną pogadał, to ja bym pewnie ci powiedział, że story, ja to przejmę pałeczkę po Kresie i ja bym napisał taką dark fantasy, że wszystkie pięty pójdzie. Bo jednak się okazuje, że lepiej sobie radzę w czym innym. I musiałem do tego, i to była lekcja, nie powiem, że bolesna, nie? Ale to była lekcja. No. Także naprawdę, nie upierajcie się przy tym, bo wam się wydaje jedno i może wam się dobrze wydawać, ale równie dobrze może wam się źle wydawać. Ja z gatunkami czuję coś takiego. Zauważyłem dopiero teraz, kiedy zatoczyłem koło, kiedy biorę się za drugą, łamane trzecią książkę, niefantastyczną, bo poradniki jakoś tak zupełnie w mojej głowie są gdzieś indziej w zakładce, a fabularne w innej. Jak się pisałem fantastykę, najpierw Bobry, potem liceum, to zacząłem myśleć, kurczę, bym obyczaj napisał erotyczny, bym kryminał napisał, jakiś thriller bym napisał, ale mnie te tematy ciągną teraz, a nie tylko te lochy, smoki i magia. A jak ale teraz, to jest znane zjawisko, że jesteś gościem z tego mema, że jedzie ten gościu, dziewczyna, tak, idzie ta druga dziewczyna i tak. Pomysł, który piszę, tak. Pomysł, który przyszedł mi do głowy ja. Tak, nie? I w momencie, i teraz im dłużej często się powołuje. My na ten mem musimy z niego zrobić thumbnaila do tego odcinka, tak, rzeczywiście, tak. Bo to jest chyba trzeci raz, jak się powołujemy na to. I teraz mam tak, że wiesz, zaczynam się brać za kryminał przygodowy i mi takie pomysły wchodzą na fantastykę, że... Jezu, ale brachu, chociaż teraz wyszła cała moja hipokryzja, bo cała moja przygoda z Lotosem i w ogóle z tą samurajszczyzną się zaczęła od tego, że... Ja tak się podprowadzić No kurde, ale z Kubańcu rzeczywiście, bo to się wzięło stąd, że ja pisałem wtedy
fantasy i myślałem, że będę miał 10-tomową sagę, tak? Przeszedł ten samuraj, ja się na niego obejrzałem, porzuciłem ówczesną książkę, którą pisałem w pół zdania i zacząłem pisać tamto i dopiero później wróciłem do tamtej książki. I wiesz o co chodzi, nie? I ja jestem żywym przykładem na to. Jezus Maria, ja właśnie sam zaprzeczyłem sobie, bo wyszło na to, że ja powiedziałem, żebyście czegoś nie robili, a okazało się, że ja jestem żywym przykładem na to, że warto to robić. Tak. I z czym ty zostałeś? Ja jestem wyjątkiem. Tak. Ja potwierdzam regułę. O. Temat gatunków mamy mniej więcej zrobiony, czyli jak wam wyjdzie, to tak róbcie, jak wam nie będzie wychodzić, to tak nie róbcie. I tak wam to powie wydawca i recepcja rynku. A co z samą marką? Bo ja mam w ogóle takie poczucie, jak się mówi o marce pisarza, że że zaczyna się sprzedawać, bo jest marka. Masz na myśli przypadek też, kiedy jest książka niepisana, wyciągnięta z szuflady sprzed 100 lat, tylko napisana nowa, która jest słaba albo średnia. Tak. A i tak jest oceniana wysoko. Iksiński. Ja mam wrażenie, że marka nie jest przypadkiem, że nie zdarzają się sytuacje w wydawnictwach pod tytułem pisze kiepskie książki, ale położył 150 tysięcy złotych, więc zróbmy z niego bestsellerowca. Mi się wydaje, że ta marka i tak się wyrabia po prostu w ogniu pióra. No ale szczerze, są autorzy, ja teraz nie chcę rzucać nazwiskami, bo jakby wiem, że to są autorzy żyjący, tak, którzy mogliby mieć pretensje, ale są autorzy, których ja też bardzo cenię, a mają wpadki i komercyjne, i literackie, i to się zdarza. I jakby, no i co wtedy, tak? Znaczy, to nie są autorzy, którym to zrujnuje reputację. Znaczy, siła, chociaż w przypadku jednego z autorów to jakby siłę marki fenomenalnie widać było na akcji Autor też człowiek, gdy w momencie, jak nie znali i nie wiedzieli, że to jest ten autor albo inny, no to nagle można zmieszać z błotem człowieka. I nagle źle się ocenia. Jakby a tu wracamy wiedzieli, do sedna, dobry, czyli to tak by nie powiedzieli. Ale tu wracamy do początku filmu, czyli niewykształconego aparatu krytycznego wśród recenzentów. Tak? O, ja mam w ogóle takie wyzwanie propos marki. Czy marka oczywiście, jest żeby zasłużona? Była jasność, nie mówię o wszystkich recenzentach, tak? Mówię o pewnej konkretnej grupie małej dość, nie chodzi na to fantastów, w obrębie ludzi ogólnie, bo w kryminale tak jest i ten, którzy oceniają książki, nie mając ewidentnie ani intelektualnych, ani literackich predyspozycji do tego, żeby to robić. Tak jest w każdym zawodzie, nie wiem, strażacy gaszą pożar, nie? A na trójmiastu.pl macie komentarze na zdjęciu, że ten źle trzyma szlak, wiesz o co chodzi, nie? Tak, tak. Więc ja mówię o tym sorcie ludzi, to jest dość wąska grupa, ale ona jest zwykle bardzo głośna, ale to jakby nie jest, że ja szkaluję wszystkich recenzentów, jacy tak, są. Tak, wiemy lepiej jak jeździć na Formule 1, jak skakać na nartach i w ogóle. To jest taka immanentnie też polska specyfika, nie? Właśnie, że... To prawda. Boże, wyrwał mnie teraz ten borownik teraz. Rzucam wam wyzwanie, kochani, że fajnym sposobem sprawdzania marki, czy za marką idą umiejętności, czytajcie zbiory opowiadań, bo w zbiorach opowiadań bardzo często obok siebie są teksty debiutantów, totalnych debiutantów i starych wyjadaczy. Najczęściej to się miesza po to, żeby w ogóle sprzedać ten zbiór opowiadań, bo zbiory opowiadań debiutantów nikt by nie kupił. Więc nie czytajcie, czyje to jest opowiadanie. Starajcie się przynajmniej nie czytać, czyje to jest opowiadanie. I kartkujcie, które jest fajne, które jest kiepskie. I to jest taki surowy przykład, mam wrażenie, tego, czy ten markowy to jest rzeczywiście lepszy. Są autorzy, którzy na przykład mają markę i uczestnicząc w takich projektach trochę kładą na to laskę. I piszą taki tekst na odwalsie i często to właśnie jest taki takie kręcenie na siebie samego bata, nie? Ale mam wrażenie, wiesz, jeszcze w fantastyce to mam wrażenie, przepraszam, ale zabijcie mnie jak denerwujecie się, bo mam rację. Co się mówi? Mam taką opinię, że w fantastyce to jeszcze jest element sprawdzający, że masa negatywnych czytelników jest tak duża, że się zawsze znajdą, choćbyś ty był po prostu Dukajem i Grzędowiczem, to zawsze się znajdą,
zobaczymy, co tam napisał i jest to sprawdzenie takie. Jak zapytasz na Fantastyce, który autor dobrze w Polsce pisze, polski autor, to nagle się okazuje, że nikt dobrze nie pisze. Wszyscy są 5 na 10. Tak, wszyscy są 5 na 10. Jakbym siebie czytał w gimnazjum. I ja w ogóle mam odnośnie tego 5 na 10, jeżeli dlaczego w Polsce są autorzy 5 na 10 tylko, a nie jacyś super publikowani. Bo reszta pisze 2 na 10 niestety, kochani. Jeżeli uważacie tych, którzy są publikowani za 5 na 10, to niestety to wyobraźcie sobie, na jakim poziomie są ci, którzy nie są publikowani, bo tu nie ma przypadku, że to nie jest tak, że wysyła gościu 9 na 10 książkę do wydawnictwa i powiedzą, nie, wydamy cię, bo zaburzasz, zniszczysz nam obraz, a my lubimy tylko tych 5 na 10. Takich bajek nie ma. Krzysiek, ktoś ci mózg zhakował, bo ewidentnie gdzieś płyniesz w jakichś bardzo niebezpiecznych kierunkach. Boże, coś chciałem powiedzieć, znowu mnie Borowik wybił. O czym ja mówiłem? Tylko chciałem powiedzieć, że się odcinam kompletnie od wypowiedzi Krzyśka z ostatnich kilkudziesięciu sekund, bo... Co chciałem powiedzieć, że Fantastycy sprawdzają, rzeczywiście sprawdzają tą markę, poddają tą markę można powiedzieć... nie recenzji, tylko takiemu sprawdzeniu, weryfikacji, poddają markę weryfikacji przy każdej kolejnej książce, bo nawet na Grzędowicza za Hel 3 straszne pomyje się wylały, że pan to powinien tutaj tylko Pana Lodowego Ogrodu pisać. Ale Hel 3 to jest bardzo kontrowersyjna książka. No jest kontrowersyjna, ale co pragnę powiedzieć, w obyczaju, w kryminale to nie ma takiego czegoś. Ja nie widzę czegoś takiego. Ja nie widzę czegoś takiego w obyczaju w kryminale. To jest specyfika tego, o czym mówiliśmy w poprzednim chyba podcaście. To, że czytelniczki obyczajówek czy czytelnicy kryminałów nie jest tak, że 90% z nich samemu ma w szufladach własne próby podejmowane. Wiesz, kryminału, a tymczasem jak ja patrzę na grupach, to mam wrażenie, że już 90% ludzi, którzy wypowiadają się na jakichś grupach fantastycznych, ma teksty. Zaglądasz na ich profil, a tam jest pracuje w, i tam nie ma na przykład Carrefour czy tam Biedronka, tylko jest pracuje w Wojtek Iksiński, profil autorski. No. Rozumiesz, że to są wszystko ludzie, no i dobrze, znaczy dobrze, że... Znaczy tak, dobrze, że są ludzie, którzy mają aspiracje literackie. Ja sam jestem za tym, żeby jak najwięcej ludzi pisało, bo nawet jeżeli... kochani, nie uda wam się w literaturze, to umiejętności pisarskie naprawdę wam się przydadzą w innych dziedzinach życia. To prawda. O czym zresztą też mówił mistrz Sanderson, ale... To prawda. I jakby dla was, jak piszecie, próbujecie wydawać, działacie, super, kibicuję wam, jestem z wami, jesteśmy dla was zawsze. Ja mówię o wiecznych zapowiadaczach, tak? Czyli o których już wspominaliśmy, którzy mają tam Iksiński profil autorski, nic nie mają wydane, pewnie też nic nie mają napisane, ponieważ więcej czasu poświęcają, więcej czasu poświęcają na szkalowanie już wydanych autorów, że to jest kiepskie, to ten, a ja jak wydam w końcu to pokażę. Powiem ci naprawdę, no to Pysiu, pokaż. Pokaż mi, to tak, rzuć mi wyzwanie. Ja ostatnio jak gdzieś tam dostaję hejterów i słyszę, że kiepskie rzeczy piszę, mówię, rzuć mi wyzwanie, nakręć lepszego YouTube'a, napisz lepszą książkę, pokaż mi. Pokaż mi, gdzie się pomyliłem, gdzie okłamałem, gdzie coś zrobiłem. Rzuć mi wyzwanie, ja podejmuję rękawicę. Ale co chciałem powiedzieć, rzeczywiście na naszym rynku tym fantastycznym, to te nazwisko aż tak nie musi znaczyć. To są raptem kilka nazwisk w stylu Piekara, Komuda, Sapkowski, że wiesz, zrobisz gigantycznymi literami na książce nazwisko i to już sprzeda. A w kryminale, w obyczaju bardzo szybko te nazwisko to się robi taką po prostu siłą napędową, że tam by mogła być książka pod tytułem Gówno na patyku i tak by się sprzedała, jeszcze by blerba dostała. Jesteś strasznie agresywny w dzisiejszym odcinku. Fenomenalne. Dzisiaj nie szaleju się najadłeś. Ujmujące, wspaniała proza komentująca dzisiejsze społeczeństwo. Niby, polecam Gówno na patyku. Niby... Boże, w ogóle niby to ja jestem, mam reputację w tym programie tego, który tam jest wredny i wbija szpilę, a dzisiaj Krzysiek się najadł szaleju i po prostu... Stałem się tym, kogo przysięgałem. A ja jestem tym, który, kurczę, dawuje miłości, pokoju i wzajemnego zrozumienia. I tam rzeczywiście są wyniki po prostu gigantyczne, tam marka robi momentalny po prostu. Ale mam wrażenie, że w fantastyce budowanie marki trwa po prostu dłużej, tak, i wymaga większej pokory i większej cierpliwości. No słuchaj, ile ty jesteś na rynku?
A ja jestem bardzo króciutko. Ja no jestem... ile lat? 6? Realnie? 7. Realnie? Nie, tak. Realnie to... Od debiutu. Od debiutu to byłoby 11 lat, no to, ale... No to masz tychę na karku. No tak, ale realnie jestem na rynku od 2019 roku, od comebacku w Fabryce Słów. Nieprawda. Prawda, bo wcześniej też napisałem byłeś. Dwie powieści science fiction, których Pies z kulawą nogą nie czytał. Oczywiście dziękuję tym czterem czytelnikom, którzy mają przeczytane Nabyte, kocham was, ale tak? To było. Nic wam nie umniejsza. Ale zbierałeś markę już od tego czasu, jak publikowałeś, to już potem szło. No to, no dobra, to ja bym, znaczy ja, wiesz, to postrzegam, ja bym też mógł inaczej, powiedzieć, ale że Liceum Ogólnomagiczne to mój debiut w fantastyce. Na pewno jest to comeback. Natomiast miałem przyjemność, niekłamaną przyjemność rozmawiać ostatnio z Tomaszem Kołodziejczakiem, autorem chyba, którego kojarzycie. Przesympatyczny taki, człowiek. Taki mało znany autor, niszowy można rzec. Nie, oczywiście robię sobie jaja, to jest w ogóle jeden z najbardziej kultowych polskich autorów, ale co powiedział mi Tomek, tak, bo jesteśmy, mam zaszczyt być z nim na ty. Powiedział, ucz mnie po prostu. Nie, powiedział, pozwól, niech powiedział, twoja mądrość spłynie na mnie, a ja złączę rączki i będę zbierał tą mądrość. To ja raczej, to ja przed nim klęknąłem i mówiłem, ucz mnie mistrzu. Natomiast co mi powiedział Tomasz Kołodziejczak? Powiedział mi następującą rzecz, że nawet takie kariery jak Sapkowski nie były budowane z dnia na dzień. Okej, dzisiaj nam się wydaje, znaczy słusznie, tak? Dzisiaj nam się wydaje, że Sapkowski to... w 86, tak? Mhm. Wydał tego Wiedźmina na konkursie fantastyki, on tam dostał wyróżnienie, czy trzecie miejsce, już nie pamiętam. I nagle Sapkowski eksplodował i ten. I można odnieść nawet takie wrażenie, jak się czyta stare fantastyki, że Sapkowski był tam po prostu bogiem i carem. Tak nie do końca jest. Sapkowski bardzo ofiarnie i ciężko pracował na swoją pozycję, którą ma dzisiaj, ale ten sukces, choć oczywiście bardzo szybko poznano się na Sapkowskim, jako no, kunsztownym autorze piszącym, no pięknie językowo, porywające opowieści, tak dalej, mieszającym przygodówkę z fantazją, tak, zauważono to, jednak ten sukces, który widzimy dzisiaj, tak, który jest tym po prostu Andrzej Sapkowski wypisany platynowymi literami, jak nie wiem, jak Trump na Trump Tower, tak, to jest jednak efekt jego bardzo ciężkiej pracy przez, kurde, no, ponad 10 lat. No, grubo ponad 10 lat. I jakby... mało jest karier. Ale to mam też na myśli, zobacz, ty jesteś 10 lat na rynku. Inny autor bliższy nam, Michał Gołkowski. Się wydaje, że Gołkoś od razu wybuchł. Nie, Gołkowski też bardzo ciężko pracował na swoją pozycję. Ale pracował, wybuch... Gołkoś pracował? Ja zaraz do Michała zadzwonię. Michał, ile ty pracowałeś na swoją pozycję? Ale na pewno 2 lata ciężko pracował na... przepraszam, 2 lata, a 10 lat to jest 8 lat różnicy. Ale to jest, i tak długo. Jak na segment, jak ty mówisz, że w kryminale i w obyczajówce to praktycznie... No dobra, ale jak ten, to możesz wybuchnąć w ciągu kilku miesięcy. Ale w fantastyce, gdzie my pracujemy dziesięciolecie... No, ty może pracujesz, ja miałem długaśną przerwę, tak? Ja miałem debiut w 2015-16 roku chyba. To jestem już 7 rok na scenie pisarskiej. W beletrystyce jestem od 2 lat. No dopiero comeback będę miał z drugą książką beletrystyczną de facto. No, także też ciężko pracujesz. 2 lata to jest bardzo długo. Dla mnie to jest cholernie długo. No, 2 lata temu zupełnie inny mindset miałem. Aneta Jadowska to, bardzo długo pracowała Aneta na Jadowska, swoją pozycję. Tak, chociaż zyskała od razu rzesze czytelników, takich, którzy poznali się na niej, ale to wciąż nie było to, co nadeszło później. Tak? To więc prawda. Naprawdę teraz nie, już mocno jest. Teraz jest bardzo okopanym autorem, trzeba powiedzieć. Także nie uważajcie, że taki sukces przychodzi z dnia na dzień. Nie, to się tak wydaje, bo operujemy w fantastyce w bardzo wąskim źródełku, tak? W którym generalnie to jest basenik jacuzzi, gdzie wszyscy stykamy się stopami. Ale prawda jest taka, nie że żeby naprawdę wybuchnąć, nie to się. Wymaga ciężkiej pracy. No Krzysiek mówi, że można ja mieć sukces od razu. Dobrze. Nie. A ja uważam, ja że to nie jest... Ja się zgodzę, że to jest maleńki basenik. Ja uważam, że to jest bardzo duży basen, tylko że ten bardzo duży basen, w ten bardzo duży basen jest włożone bardzo dużo małych baseników. Ja bym tak powiedział. Czyli ogólna grupa ludzi czytających... Odłączam cię już na dzisiaj, cyk.
ogólna grupa ludzi czytających fantastykę jest bardzo duża. Dowodem na to są konwenty fantastyczne, tak jak Pyrkon, gdzie zbierasz masę osób, ale jak porozmawiasz z tymi ludźmi, to się okazuje, że każdy jest w jakimś innej gałęzi w ogóle tej fantastycznej i mogą się te gałęzie zupełnie rozchodzić. A w kryminale, w obyczaju, to jakbyś zrobił konwent Kryminalkon, taki jak Pyrkon, tylko Kryminalkon na 50 tysięcy osób, to tam 45 tysięcy czyta tych samych ludzi. Remigiusza Mroza, Krajewskiego, Bondę Puzyńską i tam kilku, Seweryna Krajewskiego. No ale to co chcesz powiedzieć, że ciężej jest wyrobić sobie markę w kryminale niż w fantastyce? Nie, w fantastyce jest dużo ciężej. Znaczy chciałem tylko odnieść do pana błędu, bo pan mówi, że mało osób. Ja mówię, nie, to jest dużo osób, tylko oni są podzieleni. Może wychodzi mój brak bytności na konwentach, nie? Bo to też tak może być, że mam inną ocenę siedząc u siebie na wiosce. Ale wydaje mi się, że łatwiej jest wyrobić sobie markę w sumie w fantastyce niż w kryminale w obyczaju, dlatego że w obyczaju kryminale mamy raz bardzo dużą w tym momencie konkurencję. Powiem więcej, teraz wydaje się coraz częściej debiutantów, wydawca woli wydać 3 debiutantów niż jednego doświadczonego autora, bo zrobi na nich lepszy wynik. A to jest ciekawe, bo w ubiegłym roku sytuacja dla debiutantów była gorzej niż zła, tak, nie? Tak, gorzej niż zła, a w tym momencie obyczaj na przykład, to tam biorą po prostu wszystko. I wolą obciąć bestsellerowca, a dać debiutantowi. Ciekawe. Ma więcej. To jest też troszeczkę problem przesycenia, bo fabuły są bardzo podobne. No sam segment obyczajówki, romans z mafiozem, to tam jest 40 książek chyba wychodzi. Słuchajcie, nie dyskutuję, słuchajcie, nie będę z tym polemizował, bo ja siedziałem ostatnie 3 lata w moim literackim dojo i klepałem w te klawisze, dzięki czemu pandemia i lockdown pomogły, tak? Mhm. A Krzysiek jednak jest rekinem konwentowym, ale, który zna może rzeczywiście to wiele, trochę lepiej. O wiele większy problem, żeby dobić się do tej pierwszej ligi, bo tak jak u nas pierwsza, powiedzmy, pierwsza liga to już jest te no 30 tysięcy, 40 tysięcy nakładu powiedzmy i to są nazwiska, które się nie rotują. To są te same nazwiska cały czas, Jadowska, Kosik, Pilipiuk, Grzędowicz i reszta. To tu się nikt nie rotuje. Tak, w kryminale to te stawki nie są 35 tysięcy nakładu, ale masz Remigiusza Mroza, który robi 750 tysięcy albo 1 200 000 tysięcy nakładu. Bondę, która ma 35 tysięcy w pierwszym dniu sprzedaży i tu próbuj zbudować swoją pozycję, jak ty przychodzisz do wydawcy, mówisz, super, miałem wynik 7,5 tysiąca egzemplarzy, skoro, a fajnie, fajnie. A to może mogę kogoś zareklamować, reklamuj. Skoro mówimy te? Słuchajcie, to skoro mówimy o budowaniu marki w kryminale, i to ja muszę tego człowieka wesprzeć. Zapamiętajcie nazwisko, Jacek Łukawski. Myślałem, że powiesz Krzysztof Pierso, nie, znajomy z kryminałem. Milcz, silence. Słuchajcie, Jacek Łukawski, świetny autor, zaczynał fantazy, teraz pisze kryminały. A skąd on jest? Z Kielc. Jest skieleckim scyzorykiem, więc wiesz, nie fikaj mu, nie przerywaj mi, kiedy o nim mówię, bo wiesz, jeden telefon i nie macie. I pisze jebiste kryminały. Jeżeli możecie, sięgnijcie po niego, bo gość jest taki. A gdzie wydaje? Jezus Maria. Albo Filia, albo ten to dobre Marginesy. W Marginesie? Bardzo możliwe, tak. Słuchajcie, sprawdzę, napiszę w komentarzach pod tym dobry filmikiem. Dobry wydawców ma. Bo naprawdę, no bo dobrze pisze chłop. A zaczynał w fantazy. Napisał rzeczywiście fajną trylogię. A widzisz. Za szybko, za szybko napisał trylogię słowiańskiej fantazy, zanim jeszcze był pęd na słowiańską fantazy. Czyli trzeba patrzeć na trend. No właśnie, nie patrzył na trend. Czyli bo jakby się wstrzymał, patrzeć. To by ten. Czyli wyszło na moje z poprzedniego podcastu. Przeżywasz, że cię zaorałem w poprzednim programie. Trzeba patrzeć na trendy. Krzysiu, jeśli cię pozwoli, to lepiej spać, to ci przyznam rację. No i tym optymistycznym. Także Jacek Łukawski, zapamiętajcie. Czy coś też jeszcze dodać do tematu pisania w gatunkach i w marce? Tak, żeby jak już macie markę, to bardzo się strzeżcie, żeby jej sobie nie zniszczyć. Bo skokami sposobów w bok, na tak. To, znaczy nie tyle skokami w bok, działalnością pozaliteracką. Tak. Wasi czytelnicy, jak już ich będziecie mieli, kupują was dla waszych książek. I o tym mówiliśmy milion razy, ale to warto powtarzać. Mhm. Nie kupują was dla waszych przemyśleń na każdy temat na fejsie. No chyba, że jest to temat, na przykład jeżeli jesteście ratownikiem medycznym i wypowiadacie się na fejsie o ratownictwie medycznym, to okej. Okay. Ale jeżeli
nie macie pojęcia na danym temat, a zaczynacie i o tym, i o tamtym, i ten, to możecie sobie bardzo zaszkodzić, ale to jest chyba w ogóle temat na cały... Ja bym... Jak można zabić pisarza, jak można samemu się zabić, to jest w ogóle temat na zupełnie oddzielny podcast, który pewnie kiedyś nagramy. I można to zrobić, słuchajcie, można to zrobić, nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, można sobie zaszkodzić. To prawda. I lecieć z tym. Ja nie mówię, że macie cynicznie się zachowywać, żeby wszyscy was lubili, ale pamiętajcie, że czytają was różne osoby o różnych wrażliwościach. O różnych poglądach już, politycznych. Tak, i jak rozmawialiśmy zresztą w odcinku o LGBT+, wy swoimi ponosicie odpowiedzialność przed po prostu za też no, to, co jak was będą odbierać wasi czytelnicy i słowa mogą ich krzywdzić. I wam się wydaje, że wrzucacie śmieszny mem albo coś wypowiedź, no strasznie grzejący was temat, ale możecie skrzywdzić tym wiele osób. Tak, to prawda. Już, a już nawet jeżeli was to nie obchodzi, to cynicznie po prostu odpalacie sobie czytelników. Mark Wahlberg powiedział, że jego filmy oglądają i demokraci, i republikanie, i on nie widzi powodu, żeby miał sobie odcinać od swoich filmów jedną z tych grup. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że jeżeli będziecie budować, macie już jakiś gatunek, tak z propos gatunków, propos marki, macie już jakiś gatunek i startujecie z nowym gatunkiem, to nie róbcie tak, że ten gatunek będziecie teraz niszczyć albo próbować przesunąć wszystko w tą stronę, żeby tu się nagle winda zrobiła duża, Tetrisa próbuję pokazywać, tylko tu jest na tym poziomie i tu powoli sobie buduje. Bo to tak jakbym ja teraz jeździł na spotkania autorskie z książkami profilaktycznymi, który temat do tej pory mnie jara, bo gdybym mnie nie jarał, to bym nie wypuścił komputerowego ćmu na 2.0. I teraz bym powiedział do bibliotek, nie jeżdżę więcej z książkami profilaktycznymi, możecie mnie tylko zaprosić z fantastyką. Inaczej nie przyjadę. To takich rzeczy nie róbcie. Próbujcie budować jedno, jak tu macie zbudowane, to tu też budujecie powoli, ale nie niszcząc tego, co tam zbudowaliście do tej pory. O Jezu, a są takie przypadki. A są takie przypadki. Odcinają się ludzie grubą kreską. Wstydzą. Nowy początek, nowy czas. To też wam może zabić karierę. Znaczy tak. Może nie zabije wam kariery, ale bardzo zniechęci do was starych czytelników. Doprowadzi do nieporozumień. Znaczy jest paru autorów, nie będę rzucał nazwisk, których bardzo ceniłem kiedyś, kiedy robili z dumą rzeczy w pewnych gatunkach i gdy teraz małpują i szaleją i opluwają swoje wcześniejsze dokonania, czyli de facto też wcześniejszych swoich czytelników, no, to jest to bardzo nieprzyjemne uczucie i no szanujmy się. Tak, i tym optymistycznym akcentem, kochani, kończymy. Subskrybujcie nasze kanały, które gdzieś tu się znajdują. Kończymy. Z naszej strony to wszystko. Pa, pa.